Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Służby Specjalne. Dziś o operacji Trust, jednej z tak bardziej znanych operacji nawet dla ludzi, którzy się nie interesują służbami specjalnymi, bo podawanej jako przykład wielkiej wszechmocy sowieckich służb. Według obowiązującej historii sowieccy bezpieczniacy pod kierownictwem Feliksa Dzierżyńskiego mieli założyć monarchiczny ruch oporu, fikcyjną organizację, która zbierała datki i poparcie od białych Rosjan rozsianych po całej Europie. Najbardziej aktywnych z nich ściągała do sowieckiej Rosji, żeby pomogli przygotowywać rzekome powstanie, a tam następowały egzekucje, pokazowe procesy. Operacja Trust miała zaś się stać źródłem wielkich pieniędzy dla odradzającej się bezpieki rosyjskiej, tym razem w wydaniu sowieckim. Miała także być źródłem wielkiej dezinformacji dla zachodnich rządów na temat charakterów rządów bolszewickich. A jak było naprawdę? Operacja Trust nie tyle była genialną operacją sowieckiego wywiadu, co wielowątkową grą służb, w tym sowieckich, o to, kto zostanie następcą umierającego Włodzimierza Lenina. Głównym graczem w tej grze był Lew Trocki. To był jeden z głównych rewolucjonistów i twórców sukcesu rewolucji październikowej, bo on brał w tym udział, ryzykował, on założył i zorganizował Armię Czerwoną. Józef Stalin był po prostu sprawny w walkach o władzę. Trocki był sprawnym rewolucjonistą. Jego konflikt ze Stalinem był konfliktem dwóch wizji światowej rewolucji. Trocki chciał od razu ruszać na zachód, bez żadnych bezbędnego czekania. Stalin wstrzymał rewolucję, rozpoczął mozolne budowanie przemysłowej potęgi Związku Sowieckiego. To oto był główny konflikt pomiędzy Trockim i Stalinem, zakończony egzekucją Trockiego w dalekim Meksyku, ponieważ Stalin wolał nie ryzykować, że jeden jego najgroźniejszy rywal będzie żywy knuł nawet na drugim końcu świata. Operację przeprowadzono w latach 1921-26. Właśnie ta historia, że jest to modelowy przykład operacji wywiadu, jest dowodem na słuszność teorii Jamesa Jezusa Angletona, wieloletniego szefa kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych, paranoika, człowieka, który wszędzie widział rosyjskich, sowieckich szpiegów. On mówił o tym, że na wszystko w świecie służb należy patrzeć przez pryzmat dżungli luster. Czyli to, co widzimy, wcale nie musi być prawdą. I tak właśnie jest z operacją Trust. Trust w języku angielskim znaczy tyle, co zaufanie, stąd nazwa miała być żartem rosyjskim. Miał ją wymyślić twórca sowieckiej bezpieki Feliks Dzierżyński, Polak, polski szlachcic, wraz z późniejszym, pozwładnym późniejszym szefem bezpieki Henrykiem Jagodą, Arturem Artuzowym i Włodzimierzem Sternem. Polegała ona na stworzeniu fikcyjnej, nielegalnej organizacji opozycyjnej wobec bolszewickiego reżimu, która właśnie miała skuszać białą emigracyjną Rosję do powrotu, żeby walczyć o powrót przedrewolucyjnych rządów. W tej wersji największym sukcesem operacji było zwabienie do Rosji sowieckiej dwóch jej arcywrogów, Borysa Sawnikowa i Sidneya Reilly'ego. Obaj zostali zabici w 1925 roku. I wiele wskazuje na to, że powodem ich śmierci była konieczność zachowania prawdy o operacji Trust w tajemnicy. Ten pierwszy
czyli Sawinnikow, był rewolucjonistą urodzonym w 1879 roku. Za zamachy na carskich urzędników w latach 1904-95 został skazany na śmierć. Udało mu się jednak uciec z Rosji. Po rewolucji lutowej z 1917 roku był faktycznym ministrem wojny w rządzie Aleksandra Kierańskiego. Rewolucja lutowa była rewolucją, która wprowadziła w Rosji rządy parlamentarne, takie demokratyczne, które potem zostały obalone przez rządy bolszewików. Ten drugi nazywał się tak naprawdę Salomon, ale używał imienia Zygmunt Grigorijewicz Rosenblum i urodził się w Odessie, czyli właśnie nasz pan Sidney, w 1874 roku w bogatej rodzinie żydowskiej. W 1890 wyemigrował do Londynu. 5 lat później otrzymał brytyjskie obywatelstwo, a tak naprawdę poddaństwo, no bo obywatel Wielkiej Brytanii jest poddanym. Wówczas na pewno już był brytyjskim szpiegiem. W 1918 roku został skierowany do Rosji bolszewickiej, aby pracować nad planem obalenia rewolucyjnych rządów. Był wówczas w randze szefa Secret Service Bureau. Robotę tę skończył oficjalnie w 1921 roku w stopniu porucznika. Problemem z Raylim Ver Rosenblumem jest taki, że jego relacje z tajnymi służbami bardzo przypominały relacje z kobietami, a Rayleigh był seryjnym bigamistą. Krótko mówiąc, miał wiele równorzędnych związków. Na pytanie, dla kogo naprawdę pracował Rayleigh, najbezpieczniejszą odpowiedzią będzie dla siebie. Operacja Trust zaczęła się, gdy skromny urzędnik sowiecki Aleksander Jakuszew, urodzony w 1876 roku, jesienią 1921 roku, wracając z zagranicznej delegacji, spotkał się w Estonii ze swoim starym znajomym Jurijem Artamontowym. Byłym carskim oficerem, a zarazem wpływową postacią w kręgach białej emigracji. Jakuszew przedstawił się jako monarchista szukający za granicą poparcia dla antybolszewickiego reżimu, znaczy podziemia. Jakuszew był najprawdopodobniej dobrym znajomym Rayleigha. W rosyjskiej opowieści o operacji Trust Jakuszew jest podwójnym agentem, monarchistą, który stał się wiernym bolszewikiem i wystawił swoich wrogów nowym towarzyszom. Ale czy na pewno? W grudniu 1921 roku pojawił się w Estonii kolejny przedstawiciel rzekomej opozycyjnej organizacji, Wiktor Kolesnikow. Była to fałszywa tożsamość oficera sowieckiej bezpieki, Czeka. To była skrót od Črezvyčajná komisja, czyli Komisja Nadzwyczajna do spraw walki tam z sabotażem. Taka organizacja, która po prostu brała podejrzanych, stawiała pod mur i rozstrzeliwała. No. Ale czy aby na pewno szpiedzy brytyjscy uważani nie bez podstaw za najlepszych na świecie wówczas, a nawet dziś jedni z najlepszych na świecie, na pewno by wpadli w tak prostą pułapkę? Działanie Jakuszewa i Kolesnikowa było i musiało być zdiagnozowane przez brytyjskich szpiegów jako prowokacja. Wywiad brytyjski w osobie Sidneya Rayleigha i jego kolegów nie wierzył w żadne twierdzenia duetu Jakuszew-Kolesnikow, że istnieje jakaś potężna organizacja w bolszewickiej Rosji, która może obalić sowiecką władzę. Postanowili jednak wejść do gry. Stawką w tej grze dla Brytyjczyków było zmienienie rzekomego spisku antybolszewickiego w prawdziwy. To standardowy sposób działania tajnych służb. Przypomnę tutaj taką historię, że antyizraelski Hamas, powołany pod koniec lat 80. siłami żydowskich szpiegów, miał na celu zwalczać kierowaną przez Yasera Arafata organizację wyzwolenia Palestyny. Do dziś ta organizacja, którą założyły żydowskie tajne służby, jest kłopotem dla Izraela i to realnym. Bo się po prostu taki twór wyrwał spod kontroli. Patrząc na sytuację w Rosji sowieckiej, trzeba mieć na względzie, że początek operacji Trust zbiega się z coraz powszechniejszą informacją o fatalnym stanie zdrowia wodza rewolucji Włodzimierza Lenina. Jest jasne, że w obozie bolszewików dochodzi już do walki o schedę po nim. Dziś wiemy, że wygrał ją Stalin.
Ale na początku 1922 roku faworytem w tej rozgrywce był właśnie Lew Trocki. Autor biografii Leja, Richard B. Spence, profesor Uniwersytetu Stanowego w Idaho, postawił hipotezę, że to właśnie z Trockim chciał nawiązać współpracę Reilly. Liczył też zapewne na wsparcie Henryka Jagody, o którym wywiad brytyjski wiedział, że jego komunizm jest bardzo powierzchowny i bardzo zależy mu na gromadzeniu dóbr materialnych. Tutaj ciekawostka. Do dziś w Szwajcarii jest dawne konto założone przez Jagodę, o której przez ostatnie lata, nie wiem jak ten konflikt się skończył, czy w ogóle się skończył, walczyli rosyjscy urzędnicy w imieniu rządu rosyjskiego i krewni Jagody. Ważne również jest to, że w 1921 roku bolszewicki rząd był postrzegany przez pryzmat rozpoczętej w marcu 1921 roku nowej ekonomicznej polityki, tak zwanego NEP-u, czyli de facto przywrócenia w gospodarce zasad rynkowych. Brytyjscy szpiedzy widzieli w ówczesnej sowieckiej polityce bardzo dużo racjonalności. To pozwalało mieć nadzieję, że z małą mocą szpiegów uda się w Rosji zainstalować wygodną dla Wielkiej Brytanii władzę. W grudniu 1921 roku Reilly sprowadził do Londynu zawodowego rewolucjonistę wspomnianego Sawnikowa. Odbył on rozmowy z sowieckimi dyplomatami w Londynie i pochwalił się Winstonowi Churchillowi, że przewiduje się dla niego w sowieckiej Rosji wysokie stanowisko. Jego przyjazd w 1924 roku nie był więc, jak utrzymywały to i kolportowały władze sowieckie, żadną tajną misją, ale przygotowywanym przez wiele miesięcy oficjalnym powrotem. Wiosną 1923 roku Lenin dostał trzeciego wylewu i kwestia sukcesji zrobiła się coraz pilniejsza. Na początku 1924 roku Lewicowa Partia Pracy wygrała wybory i uznała Związek Sowiecki, uznała jego istnienie, bo do tego momentu rząd Wielkiej Brytanii nie uznawał rządu bolszewickiego jako rządu Rosji. W ślad za tym poszła Francja. Tymczasem ziemski padł opuścił właśnie Lenin. Walka o władzę się rozpoczęła oficjalnie. Dwóch starych bolszewików, Lew Kamieniew i Gregory Zinowiew, zaatakowali Truckiego, którego oskarżyli zapewne nie bez podstaw od plany wojskowego przewrotu. W tamtym czasie Kamieniew i Zinowiew występowali jako sojusznicy Stalina, czego później gorzko pożałowali. W marcu 1924 roku Sawnikow poinformował Reillego, że zamierza udać się do Moskwy. Reilly na pewno nie wierzył w działania w Rosji jakiegoś ruchu opozycji monarchistycznej. A jak podchodził do tego Sawnikow? Zapewne podobnie. Był jednak typem człowieka, który doskonale czuje się w mętnej wodzie. Jest bardzo ambitny i zadufany w sobie człowiek. Mógł nawet sobie nawet wyobrazić, iż na skutek różnych intryg to właśnie jemu uda się być drugim Leninem. Po tej rozmowie Reilly zapadł się na kilka miesięcy pod ziemię. Kilka lat później pojawili się świadkowie twierdzący, że był w tym czasie widywany w Moskwie. W sierpniu 1924 roku Sawnikow z wcześniejszym postojem w Warszawie nielegalnie przekroczył sowiecką granicę. Aresztowano go w Mińsku 20 sierpnia. 27 sierpnia rozpoczął się jego proces, który skończył się 29 sierpnia wyrokiem kary śmierci, uwaga, które błyskawicznie zamieniono na 10 lat więzienia. Reilly publicznie zabrał głos w mediach, ogłosił, że proces był farsą, a Sawnikowa zabito przy przekraczaniu sowieckiej granicy. Równocześnie też Tras zaczął uwierać jego twórcę, czyli Dzierżyńskiego. Dlaczego? Otóż pobieżna analiza operacji pokazuje, iż po Europie w roli fałszywych opozycjonistów jeździli agenci sowieckich służb związani z Lwem Trockim. Cała więc operacja Trust została potraktowana przez Dzierżyńskiego jako koń trojański Lwa Trockiego. Reilly w tej układance Dzierżyńskiego miał być mózgiem odwrócenia Trustu. Szef sowieckiej bezpieki kazał go sprowadzić do Rosji za wszelką cenę. 7 maja 1925 roku według oficjalnej wersji Sawnikow popełnił samobójstwo. Faktycznie został zamordowany, co było dla niego sporym zaskoczeniem, bo jako więzień był traktowany szczególnie. Miał prawo do wszystkiego, co chciał. Był dobrze żywiony. A nawet miał coś, co byśmy nazwali wizytami kobiecymi. Miał jednak niebezpieczną przypadłość. Wiedział za dużo.
Orelin funkcjonuje legenda, jakoby został zwabiony do Rosji Sowieckiej pod koniec września 1925 roku i zamordowany w listopadzie tegoż roku. Nic tutaj nie jest pewne w tej opowieści, poza tym, że Reli rzeczywiście zginął. Prawdopodobnie został na terytorium Finlandii odurzony narkotykami i porwany do Moskwy. Inna z hipotez mówi, że pojechał wyciągnąć z Sowietów matkę dwójki swoich dzieci. Jedno jest pewne, nie wierzył w żaden monarchistyczny trust obalający bolszewików, a zginął z tego samego powodu co Sawnikow. Za dużo wiedział. Pozostaje do wyjaśnienia tylko jeszcze jedna kwestia. Czy Stalin miał rację oskarżając Trockiego o plany kontrrewolucji, mającej restaurować kapitalizm w Rosji? Wiele wskazuje na to, że tak. Trocki był po prostu nadzwyczaj pragmatycznym człowiekiem idei. Miał też bardzo ciekawe koneksje z Brytyjczykami. Na początku 1917 roku w drodze do Rosji z Nowego Jorku został wysadzony w porcie Halifax w Kanadzie na rozkaz brytyjskiej administracji. Potraktowano go jak sojuszników wroga. W Nowym Jorku w tamtym czasie był Trocki, był tam również Samuel Reilly. I teraz pytanie, dlaczego Brytyjczycy pozwolili Trockiemu opuścić Kanadę i dołączyć do rewolucji? Czy został wówczas werbowany? A może pomogła mu relacja, jaką miał z Reilly? Nawet jeżeli Trocki nie został oficjalnie brytyjskim agentem, to zadziwia fakt, iż do Rosji po rewolucji lutowej dotarł ze sporym zapasem gotówki. Wydaje się, że doszło przynajmniej do dialogu operacyjnego między Brytyjczykami i Trockim. Dialogu, którego ustaleń Trocki musiał dotrzymywać, skoro uznano go za osobę wiarygodną na tyle, aby pomóc jej w walce o schedę po Leninie. To nie byłby pierwszy wypadek w historii, w którym jeden z wodzów rewolucji chciał przywrócić dyktaturę tylko z sobą na czele, która się rządziłaby bardziej racjonalnymi działaniami ekonomicznymi niż komunizm. Tak przykład Beria, który zginął po śmierci Stalina w wyniku walk o władzę, także miał taki plan. Generalnie wszyscy ci, którzy oglądali, jak funkcjonuje komunizm, dochodzili do bardzo prostego wniosku, że to po prostu nie działa. I że to się ekonomicznie po prostu nie może spinać. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału Służby Specjalnej i udostępnianie go jak najszerzej. A Państwu polecam magazyn Historia bez cenzury, Polska klęska tysiąclecia. To jest mój tekst, magazyn to jest magazyn, którego jestem wydawcą. W tym numerze jest naprawdę dużo ciekawych materiałów. Między innymi o z takich lżejszych o Nikolasie Flamelu, słynnym alchemiku, którego znacie Państwo z opowieści o Harrym Potterze. Istniał naprawdę, a kim był, to można sobie przeczytać. A także o wielkiej grze szpiegów w 1941 roku, kiedy Stalin po 10 dniach był gotów dać Hitlerowi nie tylko Ukrainę, ale również przystąpić do Holokaustu, do mordowania Żydów jako Związek Sowiecki. Rosja na kolanach. No nie doszło do tego, bo Hitler nie chciał ze Stalinem rozmawiać. W każdym razie Historia bez cenzury. Polecam, szanowni państwo, i do zobaczenia.